jak być przygotowanym na zagrożenia lub sytuacje awaryjne. Alarmowanie i ostrzeganie. Teren Polski jest w całości pokryty systemem wczesnego ostrzegania ludności. W powiatach i w gminach rozmieszczone są nadajniki i odbiorniki przekazujące alarmy i ostrzeżenia dla ludności cywilnej. Często na wsiach syryny alarmowe umieszcza się przy budynku Straży Pożarnej albo w innych miejscach ulokowanych centralnie wobec okolicznych zabudowań. Gdy w okolicy wybucha pożar, albo gdy strażacy są wzywani do wypadku drogowego, mamy możliwość usłyszenia syren alarmowych, wzywających strażaków do stawienia się do alarmu. Niektóre syreny alarmowe posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych. W Polsce od kilku lat wykorzystywany jest także system powiadomień SMS wysyłanych przez rządowe Centrum Bezpieczeństwa RCB. Ważne komunikaty i ostrzeżenia nadawane są także przez środki masowego przekazu, czyli Polskie Radioprogram Pierwszy oraz telewizję. Jeśli zostanie ogłoszony alarm, przez trzy minuty będziesz słyszeć następujący dźwięk. W wypadku alarmu powietrznego, jeśli znajdujesz się w mieszkaniu, to ubierz się, wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygaś ogień w piecu. Zamknij okna i zabezpiecz mieszkanie. Zabierz plecak awaryjny. Zawiadom o alarmie sąsiadów, mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego. Pospiesznie udaj się do najbliższego schronu lub miejsca ukrycia. Garaż podziemny, stacja metra. Jeśli jesteś w pracy, szkole lub miejscu publicznym, to przerwij pracę, wyłącz maszyny i urządzenia, przerwij naukę, udział w imprezie lub podróży. Udaj się do najbliższego schronu lub miejsca ukrycia. Pomóż słabszym, starszym, dzieciom. Słuchaj uważnie poleceń służb ratowniczych. Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu. Katastrofie ekologicznej. Jeśli zostanie ogłoszony alarm, przez trzy minuty będziesz słyszeć następujący dźwięk. Jeśli znajdujesz się w mieszkaniu to, włącz i nastaw odbiornik radiowy lub telewizyjny na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych, stosuj się ściśle do poleceń podanych w komunikatach nadzwyczajnych. Powiadam sąsiadów o zagrożeniu mogli nie usłyszeć alarmu. W przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi NSCH uszczelni okna, drzwi, otwory wentylacyjne. I nie opuszczaj mieszkania bez specjalnych instrukcji służb kierujących ewakuacją. Jeśli znajdujesz się na ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie uwalniania się NSCH, oddalaj się najkrótszą drogą od rejonu zagrożenia. W miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru. Ostrzegaj inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie. Nie znasz przyczyny ogłoszenia alarmu, postaraj się dotrzeć do miejsca, gdzie możesz wysłuchać komunikatów nadzwyczajnych. Stosuj się do poleceń służb ratunkowych. Ogłoszone ewakuacje nie wpadaj w panikę. Po pierwsze, stosuj się do poleceń służb ratunkowych. Po drugie, odetnij dopływ gazu, wody i prądu. Po trzecie, zabezpiecz swoje mienie i mieszkanie. Po czwarte, kieruj się do wyjść ewakuacyjnych. Po piąte, nigdy nie korzystaj z wind. Po szóste, zabierz ze sobą swój plecak awaryjny. Twój bagaż nie może ważyć więcej niż 20 kg. Każdy alarm odwoływany jest w ten sam sposób: ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty albo zapowiedź słowna powtarzana trzykrotnie. Na przykład: Uwaga, uwaga, uwaga. Odwołuje alarm powodziowy dla powiatu Wołomińskiego. Uwaga. Syreny wykorzystywane są także w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia. W Polsce zdarza się, że Syreny są włączane 1 sierpnia o godzinie 17 dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W razie zagrożenia, włącz program pierwszy polskiego radia na częstotliwościach odpowiednich dla regionu, gdzie przebywasz. Dobrze jest, jeśli w domu jest radio na baterię lub na dynamo. Oprócz ogólnego telefonu alarmowego 112 pomoc można wzywać bezpośrednio u konkretnych służb, dzwoniąc np. pod numer 999 do pogotowia ratunkowego. Na terenie, na którym przebywasz, sprawdź i wpisz do telefonu numery alarmowe i interwencyjne. Miej także najważniejsze numery telefonów przy sobie, np. w rodzinnym planie awaryjnym. Dzwoniąc pod numer alarmowy 112, spokojnym głosem i wyraźnie powiedz. Co się stało? Określ miejsce zdarzenia. Jeśli nie znasz adresu, podaj charakterystyczne punkty, elementy krajobrazu i tym podobne, podaj inne ważne informacje o zdarzeniu. Czy są poszkodowani? Jeśli tak, powiedz, ilu jest poszkodowanych, w jakim są stanie, czy oddychają, czy są przytomni, jakie mają obrażenia. Przedstaw się, podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonisz. Nie blokuj numeru alarmowego, dzwoniąc ze sprawami, które możesz załatwić w inny sposób. Nie rozłączaj się pierwszy, to dyspozytor zawsze pierwszy odkłada słuchawkę. Jeśli na przykład podczas powodzi jesteś w domu i potrzebujesz pomocy, wywieź flagę albo zwykły materiał w odpowiednim kolorze: biały potrzeba ewakuacji, czerwony potrzeba pomocy medycznej, niebieski potrzeba żywności i wody. Powiadamianie załogi śmigłowca ratunkowego sprawdzi się w górach lub na drogach. Ręce uniesione szeroko nad głową oznaczają literę Y, czyli skrót od słowa YES i oznaczają TAK, pomoc jest tu potrzebna. Jedna ręka uniesiona nad głową, a druga opuszczona w dół, tworzące literę N, to skrót od słowa NO, czyli pomoc nie jest potrzebna. Nigdy nie machamy do pilotów śmigłowców ratunkowych. Zapamiętaj! Zasad alarmowania, ostrzegania i wzywania pomocy nie musisz znać na pamięć. Wystarczy, że masz przy sobie broszurę Elementarz Bezpieczeństwa. Masz dostęp do internetu i do portalu www.gotowi.org. I masz wszystko. Bądźmy gotowi. Wideo poradnik: Jak być przygotowanym na zagrożenie lub sytuacje awaryjne, został sfinansowany ze środków gminy Wołomin. Realizacja fundacja gotowi.org. Realizatorzy wideo poradnika, eksperci i instruktorzy gotowi.org. Agnieszka Kordalewska, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Wyszomierski. Scenariusz wideo poradnika powstał w oparciu o treści portalu www.gotowi.org oraz materiały edukacyjne fundacji gotowi.org. Dziękuję za uwagę.